Spać, to najbliższy, to nie spać. To się może nie jeść.
kawę, jeszcze żywy środek.
czasie to troszeczkę staramy się te rozgrywki prowadzić te i inne. Witamy serdecznie. Panowie, do końca turniej przez dwa miesiące spotykaliśmy się. Myślę, że każdy mógł się wykazać w jakiś sposób, a przede wszystkim zdobyć troszeczkę zdrowia w tym zawodzie, bo to było najważniejsze. I cieszy mnie, że między wami już jest takie, powiedziałbym, nici jakiejś przyjaźni, bo nie ma już złośliwych wam. Jeżeli jest, to jest podanie ręki po meczu, pożegnanie, przywitanie i tak dalej, to bardzo cieszy. Jeżeli pozwolicie, to ja jeszcze podam kilka takich szczegółów. Otóż prowadziliśmy za wasze zgodą współzawodnictwo, bo chcieliście współzawodnictwo, jeżeli chodzi o ilości zdobytych bram. I tutaj do końca był temat otwarty, ponieważ pan w ostatniej kolekcji miał po 15 bram, a to Barański namiot 15 i Mydel dał już 15. Ja już może od razu tą kolejność to rozstrzygnę na swoją dzisiejszą spotkanie. Barański Damian, który zdobył tutaj 6 bramek, ma razem 21. Dydek ma 17 zostaliście i pod Jacek 13, który dziś też szczęśliwy. Poza tym pozostali niektórzy mają to 6. Ja podam na stronę do kierowników, a oni podadzą mi w ramach komunikatu, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o mecze. Panowie, mecze były interesujące, piękne, z góry można było zaobserwować i taktykę, i technikę, pięknie. Więc zaczniemy od czwartego miejsca. Bardzo bym tutaj poprosił jeszcze, później zrobił sobie zbiorowe zdjęcia i jeszcze chciałem podziękować tutaj sędziom naszych, który jest w ostatnim kilku kolejkach, pan Lorenz Jan z Jabłonicy Polskiej. Serdecznie dziękuję za to. Zaczynamy od czwartego miejsca. Bardzo poproszę pana dyrektora, jednocześnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodzonie, znaczy tego pana Narodowego i pana Adama Pomyślenia. Zaczniemy tym razem od pierwszego miejsca. Bardzo proszę, pierwsze miejsce Grodzonia, 16 punktów, 54. Także jak i na przykład Orłowski na szkole na Orłowskim, bo muszą